Zakończyła się era nieprawdopodobnie dynamicznego wzrostu dyskontów, ponieważ po pierwsze kraj został pokryty tego typu formatem sklepów, po drugie pozostali gracze rynku, hipermarkety, supermarkety, sklepy typu convenience, zareagowały na ten trend, zmieniając swoją ofertę, zmieniając podejście do klienta. No i okazało się, że też wszyscy pozostali mają coś dobrego i ciekawego do zaoferowania. Stąd nastąpiło jakby uspokojenie rynku i w tej chwili wszyscy gracze z powrotem są w grze. Coraz większa jest grupa ludzi, która poszukuje produktów o wysokiej jakości. Przede wszystkim poszukuje produktów prozdrowotnych lub po prostu z założenia ekologicznych. My jesteśmy pierwszą i największą siecią oferującą tego typu produkty na rynku i nasza podaż spotyka się z rosnącym popytem, dzięki czemu piąty rok z rzędu odnotowujemy ponad 30% wzrosty sprzedaży. Wierzymy, że rynek będzie rósł jeszcze szybciej, a na pewno nie wolniej niż do tej pory i naszą strategią jest, żeby rosnąć co najmniej tak szybko jak ten rynek, ponieważ musimy dogonić jakby to, co dzieje się na rynku Europy Zachodniej, gdzie w tej chwili między 3 a 4% udziału w całej żywności stanowi żywność ekologiczna. W Polsce na razie raptem jest to 0,3%, a więc co najmniej 10 razy mniej niż powinno to mieć miejsce. Także pole do wzrostu jest ogromne i budujemy spółkę tak, aby sprostać tym, mamy nadzieję, kolejnym dobrym wzrostom na całym rynku. W Polsce widoczna jest bardzo duża dynamika rozwoju sektora ekologicznego, zarówno wzrost ilości gospodarstw rolnych certyfikowanych, areału ziemi, która jest przeznaczona do tych upraw, jak i przetwórców i handlowców. Także tutaj podaż rynku rośnie bardzo dobrze, bardzo szybko. I myślę, że Polska może być w ciągu kilku lat jednym z absolutnych liderów w Europie, jeżeli chodzi o produkcję. A mam też nadzieję, że jeżeli chodzi o konsumpcję, to w ciągu dekady uda się trochę dogonić rynek europejski. Oferujemy wszelkie produkty świeże, uzupełnione pełną kompleksową ofertą produktów suchych. Także zarówno wędliny i mięso, jak i nabiał, jak i pieczywo, jak i warzywa, owoce, produkty mączne, produkty, przetwory wszelkiego rodzaju. Te grupy się rozwijają równomiernie i doskonale.